Dzień dobry, witam wszystkich w czwartek. Dzisiaj mamy pierwszy dzień grudnia, nowy miesiąc, nowa świeca miesięczna się zaczyna rysować. Sprawdzimy sytuację techniczną, tym razem na GBP USD, kreska 4-godzinowa. Na chwilę obecną widzimy, że rynek zaczyna reagować na 61,8, zaczyna atakować właściwie ten poziom. To jest kolejny test tego miejsca, to są okolice 1,2531, nawet zgodnie ze statystyką na poziomach Fibonacciego powinniśmy pamiętać, że każdy kolejny test poziomu FIBO osłabia dany poziom, dany level, więc 1,2530 według mnie tutaj szansa na wybicie górą jest coraz większa w ciągu ostatnich kilku dni, dokładnie od 28, potem 29 listopada. Tutaj te testy były i one były za każdym razem udane, to znaczy rynek przetestował 61,8, odbił się na kolejno 150, potem była reakcja już mniejsza, tylko na 102 pipsy, no i na chwilę obecną znowu ten test widzimy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj pojawia się projekcja układu harmonicznego. Mamy dwa warianty. Pierwsza część tego układu zaznaczona jest właśnie za pomocą tych trójkątów, druga część jest zaznaczona za pomocą kolejnych mierzeń i tutaj dodatkowym potwierdzeniem, ale jakże silnym potwierdzeniem jest klaster FIBO, który wypada dokładnie w rejonie 1,2630, czyli praktycznie no niecałe 100 pipsów, 90 pipsów dokładnie od tego miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Ja ten klaster zaznaczam za pomocą czerwonej elipsy. To jest to oczywiście połączenie 88,6, wewnętrzne mierzenie, głębokie mierzenie FIBO, no i 161,8, to mierzenie zewnętrzne potencjalnej fali BC całego układu harmonicznego, a więc okolice 1,2620, 1,2630, na chwilę obecną to jest taka najbliższa zapora podażowa, no i zarazem też końcówka układu harmonicznego. Jeżeli chodzi o najbliższe wsparcie, że będzie to widoczne na interwale jednogodzinowym, klasyczna, lokalna, co prawda linia trendu, bo może nie na jakimś bardzo wysokim interwale czasowym, dobrze widoczne na H1, na M30, no widzimy, że tutaj rynek już reagował na ostatnich dołkach kilkukrotnie, no oczywiście ta linia trendu będzie tutaj takim lokalnym wsparciem dla całego układu. Warta, godna uwagi również jest geometria 1 do 1, która zadziałała, o której mówiłem Państwu już na początku tego tygodnia. Tutaj było mierzenie 61,8, a także wewnętrzne, a także symetria 1 do 1. Ja cały ten układ przypominam w tym momencie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj rynek bardzo ładnie na tę zaporę popytową, to były te okolice, zaznaczmy kolorem zielonym. Tutaj rynek wielokrotnie przetestował, dokładnie 3 razy przetestował, zobaczmy. Na powiększonym wykresie, jak to wyglądało, to były te okolice, rynek zareagował na geometrię, czyli wszystko zgodnie z założeniami, zgodnie ze statystyką, tutaj ten układ no niemalże książkowy, bardzo ładna reakcja na już ponad 150 pipsów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że cały czas ten układ i ta korekta jest aktualna, zmieniają się jedynie mierzenia, tutaj to możemy wykasować, na pewno zostanie nam geometria, czyli troszeczkę ten poziom FS100, zarazem najbliższe wsparcie nam się też wydłuży. To są te okolice, zaznaczam kolorem zielonym, 1,2400. Czyli podsumowując, najbliższa zapora podażowa, najbliższy opór to są okolice 1,2620, 1,2630. Natomiast najbliższe wsparcie geometryczne, poziom FS100, 1,2400, czyli okrągły poziom.